Hejka, moi mili, w tym odcinku odwiedzimy Borso Diego i dowiemy się, ile waży i jaką cenę ma zdrada. Hejka, witajcie, moi mili, z tej strony Rashibo. Jest to kolejny odcinek, zagrajmy Wiedźmina 3, Dziki Gon. Okej, zrekrutujmy ludzi i spróbujmy ogarnąć włam. Okej. Włamywacz. No to Evelyn Gallo. Zdecydowanie jakoś bardziej mi przekonuje kobieta do takiej pracy. Dalej, płotka, dalej! Nie róbcie ze mnie homofoba. Ani żadnego czegoś takiego, że patrzę na cycki. Nie, po prostu sądzę, że kobieta się bardziej nada do takich tego typu prac. Tak więc będzie trzeba zorganizować naszą Evelyn Gallo. No rozumiem oczywiście, że tutaj wszystkie nazwiska są spłycone do polskiego, ale wydaje mi się, że dodanie takich właśnie, no tak jak tu na przykład, to jest ewidentnie francuski bardziej. Zrobienie tego Gallo jest wiele lepsze. O, co tu się dzieje? Dalej. Płotka, nie tak szybko. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie wasza rzecz. Wyglądacie, jakbyście potrzebowali pomocy. No bo tak po prawdzie to potrzebujemy. Stwory jakoweś nam się w stodole zalęgły. Zastawiliśmy wejścia, ale długo tak nie damy rady. A biada nam, jak się uwolnią. Bogaci nie jesteśmy. Ale zapłacimy, jak plugastwo wybijecie. No dobra. Spróbuję wam pomóc. Wpuścimy was do stodoły, a jak już będzie po wszystkim, drzwi otworzymy. Szybciej, panie Wiedźmin, bo się wydostaną! Serio, gule. A idź pan. Idź pan w luj. Po wszystkim, otwórzcie drzwi. Wezmę tak. Macie cmentarz w stodole? Nie. Czemu pytacie? Bo znalazłem szczątki kilku ciał. To one przyciągnęły trupojady. To bandyci byli. Póki pieniądze z nas zdzierali, jakoś żeśmy jeszcze radę dawali. Ale jak jagusie do stodoły zaciągli, to żeśmy nie wytrzymali. Nawidły ich i... No i jak się skończyło, sami widzicie. Następnym razem, jak kogoś zamordujecie, zakopcie ciała głęboko. Te też trzeba stąd wynieść, inaczej przyciągną następne trupojady. Tak zrobimy. Dzięki, panie Wiedźmin. Robota wykonana. Tak jest. To wasza zapłata. Dzięki za pomoc. Bywajcie. No i super. I to mi się podoba. Wilk syty, owca cała. Jadzieńka tylko. Można powiedzieć, że troszkę nie. Macie? O, w sumie. Teraz wolniej. Handlarz, bo nie wiem, czy mamy fikunek pełny. Witaj. Kłaniam się. Skąd droga wiedzie? Trudno powiedzieć. Przemierzyłem kawał świata. To jak ja. Dobra, co mamy tutaj? Rzucę okiem na twoje towary. On nie ma nic. No dobra. Za dużo żeśmy nie kupili. Bywaj. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. No, lepiej rozmawiać z żywymi niż martwymi, to fakt. No. Gdzie jest nasza damulka? Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Pamiętasz Maribor?
Kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Geralt z Rivii. Wiedźmin. A ty jesteś Evelyn Gallo, zwana Łasiczką. Przez przyjaciół. Spokojnie, Merin, nie nadymaj się tak. No dobra, ty mów, czego chcesz? Wolałbym porozmawiać w cztery oczy. Evelyn nie ma przede mną nic do ukrycia, a... A ty miałeś pomóc przy rozstawianiu ław. Pilnie. Ale... Elfka. No dobrze, to jeszcze raz. Czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Doprawdy? Jakiego rodzaju? Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść? Na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz, mam problem. No, słucham. O co chodzi? Widzisz, mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, Van Sokole Oko, stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy, co do grosza. O, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie. Strzelać do celu. No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Wchodzę w to. Świetnie. To jak, zaczynamy? Ludzie się niecierpliwią. Będzie grubo. Jak to? Już? Tak bez prób? Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. Dobra, raz kozie śmierć. Możemy zaczynać. O, to mi się podoba. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. Ale będzie lipa. A teraz, panie i panowie, gwóźdź programu. Przed wami Geralt z Rivii. Zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren, Dol Blatana i Bindudze. Wow! Ale będzie siara. Co? Kiedy ja... Cii, Geralt! Łap za kuszę i do dzieła! Na co czekasz? Strzelaj! O kurwa. No czekajcie. W jabłko celuj! Jabłko! Dobra. Też bym tak umiała. Ale ściąga, nie? Nie mogę na to patrzeć. Powiedz, jak skończy. Wspaniałym numerem Geralta z Rivii kończymy nasz występ. Dziękujemy i do zobaczenia! Szkoda, że ten pan nie strzelił w elfa, ale by było śmiesznie. Wiesz, nie wierzyłem, że wyjdę z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Geralt. Mogliśmy to na pewno spieprzyć, nie? No, jeden występ mamy już za sobą. A co z następnym? Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego i poproś o wyciąg z krwawnika. Tajemnica. Uwielbiam tajemnice. Do zobaczenia, Wiedźminie. Ona lubi tajemnice, a my lubimy seks. Okej, lecimy do najemników, to będzie prostsze, najwyżej po prostu... Weźmiemy go siłą, nie?
Chciałem to zrobić ze względu na to, że skoro tamten się ustatkował. No. What the fuck? Powiem tak, nie wiem, czemu płotka się zawiesza ostatnio. Przynajmniej tak się zachowuje, jakby trochę lekkie zwieki łapa. No i by the way. Mam nadzieję, że po wyciągnięcie go z więzienia. Musimy jeszcze co, tylko namówić kucharza, żeby zrobił wywar, ale kucharz to tam. Użyjemy sobie znaków kilku i będzie po problemie. Nie do potwora, nie. Murek. Aha. Jaki wyższy numer. Murek. Trochę mnie martwię, że drogę nam chce zawrócić. No albo będzie coś ciężkiego do... A nie, dobra, już się naprawił. W ogóle muzyki nie ma. Nagle, zauważyliście? Aha, to jest chata zielarza. Wow. Ach, why? A, w sumie. Dajcie trochę młotem Blade'a. Myślę, że koń w ogóle się zachowuje, jakby nie chciał mnie słuchać, ale... Tak. Tak dla sportu. Chyba są pierwsze w ogóle kicie... Ten, zabójstwa przy użyciu... Przy użyciu konia i miecza. Jeszcze próbuję nas ożnąć. W sakiewce, którą dostałem... Chyba nie wiesz, co robisz. Wiedźmin Geralt z Rivii. Ty jesteś Quinto? W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność? Hola, hola! Nie będzie żadnych przyjemności! Wara od klatki, Wiedźminie! No dobra, to czym wam podpadł? Nam niczym. Ale paru bankierom musiał zaleźć za skórę, bo wyznaczyli niezłą sumkę za jego głowę. A że pan Hans Scidaris jest człowiekiem interesu, postanowił mnie pojmać i zgłosić się po nagrodę. Pozwolił ci się kto odzywać? Morda w kubeł! Quinto jest mi potrzebny, żywy. A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Ale wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci. Bankierzy czy ty? Tak jak mówiłem. Człowiek interesu. A ja mówiłem morda w kubeł. Nie przerywaj. Co ty ja... A, chcesz, żebym go puścił. To zapłać. Tyle, ile obiecali w liście gończym. Wykup? Jakie to przyziemne? Może zagramy o wolność Quinto w karty? Czemu nie? Ale jeśli przegrasz, cena za jego głowę wzrasta dwukrotnie. Wchodzisz w to? A co mi tam? Wchodzę. Będę trzymał kciuki. Szczerze? Partyjka Quinta? Gunter Odim. Bierzemy Gunterę Odim. Dobrze, to jest też unikalna karta, nie? Nie, to nie jest unikalna karta, ale on jest dobrą. O, bardzo chętnie. Okej, Gunter Odim. O, panie, ile balistyki mamy. O. Czuję, że będzie w dupę, nie? Okej, teraz tak, jak działa Gunter Odim? On jest sojusznikiem na pewno na tych. Zobaczmy, ile damy radę zrobić. Bo mieliśmy naprawdę bardzo słabe karty. Niebieskie pasy.
Okej. Wracam jedną kartę. W sumie mogłem to zostawić sobie do później. Ada. Chyba też to jest ta handlarka, którą ratowaliśmy. Dobra, drugi komando. Przeciwnik spasował. A ja w tym momencie, jak dam pogodę, to dam im jemu 15, a sobie 14. Ale wejdę też tutaj. Okej, wygraliśmy tę rundę, ale mamy bardzo słabe karty w tym momencie. Bardziej, że on ma... No kurwa mać. Nie ma opcji, żeby to wygrać. No dobrze. No. Okej, tak zróbmy. Nie pasuje. No niech teraz nie zrobi pasa. No w tym momencie dostaję chyba jedną kartę. Dobra, trudno. Gdybym miał jeszcze tamtą jedną kartę, to może. Ach, ale ci dupsko złoiłem. Oj, trzeba było wcześniej spasować. No, to cena za wolność Quinto rośnie. Dwa razy. Niech będzie moja strata. Masz. Da. Nie ma nic słodszego, niż czuć w ręku mieszek pełen złota. No dobra, Quinto. Upiekło ci. Co? Ale jak? Rybią ością. Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się Wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny? Chcę, żebyś coś dla mnie otworzył. Coś większego niż klatkę. Brzmi ciekawie. Chętnie poznam szczegóły. Dom zielarza pod Oxenfurtem. Idź tam i spytaj o wyciąg z krwawnika. Dobry. Gość jest dobry. Okej, teraz bierzemy się za przeprawy. A właśnie, tą miksturę przecież możemy zrobić tylko postać. Jest alchemia. No będzie na samym dole jako zadania. A tak, mikstura na przeczyszczenie. No za żaden problem, okej. Okay. Przynęłem to na czarta, wywar straw. W ogóle ten wywar straw to też było, jest. Dalej, płotka, dalej! Okej, okay. No i teraz jedziemy szukać kucharza. Jestem ciekaw, co nam powiedzą. Serio, nie możemy sprintować po mieście? Głupota. Wracaj, skąd przyszedłeś.
Ale powiem wam, że te typy spod czarnej gwiazdy mnie drażnią, nie? Zaraz się zatrujesz. Trzema funtami stali. No skurde, od nie powiem czego, nie? Wszystkich kijepów. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Dyfetyzm i dyzer... Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągnąć. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Jak dobrą sprawę, to powinniśmy się tamtędy przepchnąć, nie? No co ciekawe, ile osób będziemy musieli tak odsłuchać faktycznie. Posłuchajmy. A ten Horst Borsodi to ma jakąś... Czemu pytasz? No pomyśl, wrzenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w maśle. Już ty się lepiej rodziną Borsodich nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. Zresztą czy nic ciekawego, to bym się... kłócił. Posłuchajmy. Chyba rybna będzie. O, skąd wiesz? Bo jak rano szedłem przez bramę zachodnią... Nie jestem za blisko, tylko oni podeszli. Bo jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem Martena na pomoście z wędką. Taki kucharz to ska. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposobił. Ano, żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie dobrał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. No, to coś mamy. Wiedźmińskie przyprawy. Ostatnio ciekaw, czy jak go tam dobrze zaczarujemy, to go... Może go po prostu najpierw normalnie w świecie przekupimy, to też... Strzeżcie się, bo dnia ani godziny nie znacie. Ten mam, jak słucham tych strażników, mam ochotę wyciągnąć miecz i zacząć się z nimi bawić. Jakieś ślady? Cokolwiek? Ma się tu udać i przekonać go do współpracy, tak? Ale jakiego tu nie ma i to jest problem. Nie, może musimy przemedytować trochę. Nie, no tu nie ma tego kucharza, no bez jaj. Oręże alchemia jest pod L. Nie wiem, czy ze względu na alchemię, czy co. Ale bez kitu, kucharza tu nie ma. Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Jak dam ci znak, to nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. Dobra. Masz. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mrumru. Rozumiemy się?
No. Myślę, że takie rozwiązanie było dużo lepsze niż jakbyśmy odwalali jakąś manianę, nie? Ech. No tak, mimo że to wszystko jest blisko, to super tempo jazdy nie pozwoli nam szybciej tutaj się dostać do celu, nie? Może niestety jest z tym problem czasami. Okej. Akolia hrabiny Yvonne z Lan Exeter to twoja sprawka, prawda? Prawda. Weszłam do jej sypialni porynnie. Wiedziałem, wiedziałem. Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich, konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Quinto otwiera drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy i ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Czy może pułapek? Nic szczególnie groźnego. Tu, na parterze, jest sznur do dzwonu z wieży. Jeśli zabije na alarm, będziemy mieli kłopoty. To co zrobić, żeby nie zadzwonił? Nie ciągnąć za sznur. Tak jak mówiłem, dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów. A sam skarbiec jest jakoś zabezpieczony? Drzwiami, ale z tym sobie poradzisz. A jeśli pojawią się inne problemy, rozwiążemy je na bieżąco. Coś jeszcze? Tak na zdrowy chłopski rozum. Skoro do skarbca prowadzi sekretne przejście, którym mamy uciec, to czemu tamtędy nie wejdziemy? Dobre pytanie. No właśnie, czemu? Każdy korytarz ma dwa końce, prawda? Jak sznurek. Znam położenie tylko jednego z nich. Jest w skarbcu, a drugi prowadzi gdzieś pod miasto, ale nie wiem dokładnie gdzie. Wybornie. Ale gdybyś jednak... Gdybym to ustalił, nie potrzebowałbym pomocy żadnego z was. Więc wierzcie, próbowałem wiele razy. Coś jeszcze? Dobra, bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży, równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Wystawiono za mną listy gończe na całej północy, od Jarugi po Góry Smocze, więc... Zajmę się tym. Ach, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Skoro boisz się, że ktoś zdradzi, to chodźmy wszyscy razem. Teraz. Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy. Czy mogliśmy go wtopić? Sami nawet. Możemy zaczynać. Świetnie, tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Trzy, dwa, jeden. Jedziesz.
cholerne ptaszyska. Znów wszystko obstrały. Co? Już ja wam... Patrol nawraca. Mamy minutę. Ruchy. Majitel, dobra matko, czuwaj nad nami. No tak bardzo na styk to wygląda, na razie. Jeśli mnie pamięć nie myli, zapewniałeś, że w środku nikogo nie będzie. Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark. Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Tak, nie czas. Ale podyskutujemy później. Możesz być pewien. Będę do twojej dyspozycji. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. Miały być maski też, nie? Trudno. Zakładajcie maski i idziemy. Dobra. No dobrze, mamy co? Drewniany miecz, tak? Na razie czysto. Odpukać. Dobrze, ale i tak miejcie oczy dookoła głowy. O. Za to podnieśmy cenę wywo... Co? Co? Straż! Straż! Trzeba było zostać w klatce. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. O, panie. Nigdy się nie nauczycie. No. I dobiegli, zadzwonili. Łapcie go! Nie dajcie mu uciec! Zamknęli się. Szlak. Zaraza. Spuśćcie broń! Nie macie szans! Może i tak. Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy. Raz. Dwa. Jeszcze jeden krok, to zaczną ginąć ludzie! Powoli. Dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt.
Nie będę się zasłaniał tymi ludźmi. Wypuszczam ich. Zwariowałeś? Wiesz, co się wtedy stanie? Tak. A ty wiesz, co się stanie, jeśli spróbujesz mi przeszkodzić? Zejdź mi z drogi. Już. Zachowaliście się honorowo! Sąd na pewno uzna to za okoliczność łagodzącą! A teraz macie minutę, żeby wyjść! Pojedynczo! Z rękoma nad głowami! Ja wychodzę, ale przez komin zrobiło się za gorąco. Powodzenia, panowie! Wypij za nasze zdrowie, jak już będziesz daleko stąd. Mieliście swoją szansę! Do ataku! Nadal ustajesz przy drewnianym mieczu? Idź robić swoje, Quinto. My postaramy się zatrzymać żołnierzy. No. A, jesteś paskudny. No. No. W ogóle cała armia tam jest, tak? Żołnierze w pip. Może... Szkoda, może w sumie... No właśnie, może trochę... No... Siakrę. Możemy go tak w sumie zapołkować. Nie, ja to olewam, nie, ja go nie będę tak bił. No i co teraz? Jak? Zadowolony? Sumienie wciąż czyste? Mam swoje zasady. Gówno mnie interesuje, co o tym myślisz. Racja. Wkrótce nasze drogi i tak się rozejdą. No i dobre podejście. A póki co, chodźmy do skarbca. Powinien stać już otworem. O! Nie wygląda to dobrze. Ten zamek... Piękna robota. Dwie zasuwy sprężynowe, bolce bębenkowe, dwimerytowe zastawki. Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy. Geralt, ty przodem. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu. Raz kozie śmierć. O kurwa. Jak brakowało atrakcji. O, ale z takim gównem jeszcze się nie zmagaliśmy. Jakimś arachno... No. To jest pieruństwo. No nie wierzę, jakie chujostwo. Dobra, jeden z góry. Dobrze. One nie są złe, jak się do niego doskoczy, to jest problem z głowy. Teraz tak, co one dropią? Po wszystkim, przynajmniej na razie. Mamy linę jeszcze? Tak.
Dom Borsodiego, co to będzie w ogóle? Nie wiecie, z kim zadzieracie. Przeciwnie, wiem aż za dobrze. Ewald? Witaj, braciszku. Kopę lat. No proszę. Im dalej w las, tym ciekawiej. Jesteś nam chyba winny wyjaśnienia, Ewaldzie Borsodi. Jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu? Zemsta za zdradę, lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny. A Horst mnie oszukał, wydziedziczył. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To się nie usprawiedliwia, Horst. I nie uratuje ci życia. Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie. Hojna oferta, Horst. Przyjmuję ją. Co? Jak możesz? Od początku mówiłem ci, że nie lubię, jak się mnie w coś wrabia. Trzeba było to potraktować poważnie. Cóż, ciężko się nie zgodzić. Wybacz, Ewald. Widzisz, wszyscy się od ciebie odwracają. Znowu, ale i po raz ostatni. Jeszcze zobaczymy. Tanio skóry nie sprzedam. No. Ale nie on. Wow. Popatrz, nawet wspólnicy się od ciebie odwrócili. Ale nie ja. Jednak co brat, to brat. Jestem gotów ci wybaczyć. Tak? Doprawdy? Jedyne, co musisz zrobić, to uznać mnie za głowę rodu. Ukorzyć się. Gdybym cię nie znał, pewnie bym się nabrał. Ale ja cię znam, Ewald. Jak zły szelok. Umyć go i ubrać do pogrzebu. Tylko znajdźcie coś porządnego, żeby wstydu nie było. Wreszcie. Nie lubię niedomkniętych spraw. W takim razie przejdźmy do kwestii nagrody. Oczywiście. Tak jak mówiłem, możecie wziąć, co chcecie. To ja przygarnę tę rubinową kolię. Tak jak mówiłem. No tak, Wiedźmin. Chcę domu Maksymiliana Borsodiego, cokolwiek to jest. Nie rozumiesz? Tam są dokumenty, testament!
To się nie może dostać w ręce Olgierda za żadną cenę! Za żadną? Jesteś pewien? Panowie, apeluję do waszego rozsądku. Tak, Wiedźminie. Prędzej zginę, niż oddam ci te papiery. Nic prostszego. Zaraz dołączysz do brata. Hej, ty! Pomóż, to zrobię cię konsultantem do spraw bezpieczeństwa. Z pensją w tysiącach. Lukratywna oferta. Lubię lukratywne oferty. Dwie zdrady z rzędu, za grosz honoru. Cóż mogę powiedzieć? Jestem złodziejem. Zabić Wiedźmina! Trzymać cyk! No sorry, Queen to dostaniesz pierwszy, kurwa. Za to, że jesteś zdradziecką, naprawdę, kurwa. No. Sprawy go być! Redanie! No. Szlak! Yeah. No, trudno. Można powiedzieć, że zdrada nigdy nie wychodzi na dobrze. Tak szczerze, to patrząc na to, że już tu jesteśmy, wręcz głupotą byłoby nie skorzystać, nie? Z dobrodziejstw, które tutaj możemy, które tu mamy zaoferowane. No. Co tu jeszcze mamy? Ogólnie jakiś unikat znaleźliśmy. Potem będziemy musieli tędy ujść z życiem. Cholerne świeczki. Za chwilę wpadną Turbańczycy. Zaraza. Gdzie może być to ukryte przejście? Gdzie? Tu. Oho. Przez szpary wpada powietrze. To musi być przejście. Tylko jak je otworzyć? Jakby je otworzyć? To jest dobre pytanie. O. Drewne floreny. Żeby tu. Ej, no naprawdę, nie widzę. Nie widzę nigdzie. No faktycznie. Zaraz tu Redańczycy wparują. Może tak. W sumie. To może wyglądać absurdalnie. Aczkolwiek może być kluczem. Nie. No ej, no serio, nie ma tu nic, żadnej podpowiedzi o tym?
A, tu jest, dobra. Dobra, byłem ślepy. Samo pory. Trzeba się stąd zmywać. Bracia Borsodi. No ale ci też sobie wykombinowali, nie? Jeden chciał zdać drugiego po prostu, a nie będę się mieszał w ich tamte. W tym rozmawialiśmy, nie zabijamy, tak? A on na nas też to wyparł, więc... Nie mam szacunku dla ludzi, którzy zabijają bez powodu. Jak już masz powód, to co innego. Ale zabójstwa bez powodu są. Szkoda gadać. Ewald Borsowi. Ale w sumie mogliśmy sprawić, że obaj przeżyją. A tak na dobrą sprawę, obu odstrzeliliśmy, nie? Okej, w ogóle co my tu mamy teraz? Średni pancerz, tak? Niestety to jest lekki pancerz. Zakonnicy płonącej róży. No ale cóż. Maska, co to jest? Kusza oficerska. Siła ataku plus 200%. Super. Tylko, że tu mamy 3 miejsca na te, a tu nie mamy. Nie, no przebicie pancerza jest dla mnie wiele bardziej wartościową statystyką w tej chwili. Chociaż fakt też jest taki, że potrzebujemy naprawić miecze i to w trybie szybkim. Zaraz się zaplujesz. Honor i ojczyza! A, bo w sumie on to jest. No tak, Borsodi. Borsodi, Jezu. Olgierd. Po ile śledzie? A po koronie. Chcę pogadać. Zamieniam się w słuch. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. O, od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego, zgodnie z życzeniem. Ależ Horst musi się wściekać. Nie wścieka się. Nie? Bo nie żyje. Jego brat zresztą też. I parę innych osób. No proszę. Nie myślałem, że masz jaja, żeby zrobić taką jatkę. Mogę zrobić większą. Na przykład po tym, jak już się spełni twoje ostatnie życzenie. Naprawdę mnie nie lubisz, co? Nie lubię cwaniaków, którzy próbują mnie wykorzystać. Dlatego zginęli obaj bracia. Dlatego ty powinieneś mieć się na baczności. Odnotowane. A teraz rada dla ciebie. Nie płacz nad Borsodimi. Same skurwysyny co do jednego. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Inaczej bym nie pytał. Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Ech, jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Ech, dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza.
Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem... Poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? Dalej, Wiedźminie, to było jedno wielkie, cuchnące gówno. No, co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? Trzecie zadanie by się przydało, nie? Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzicie, co mam do powiedzenia? Jestem gotów. Słucham. Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy, i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Ofirczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. O co chodziło z tą beczką? W drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego Beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle, że kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psu bratem i groził mi śmiercią. To była jedna z tych gruźb, które brzmią jak zaproszenie, więc zamierzam wrócić w tamte strony. Spełniłem dwa twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. Tak, kochałem. Możemy już przejść do rzeczy? A może raczej wróćmy do środka i pogadamy o tym przygorzałce. Nie mam ochoty z tobą pić. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj. Miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie. To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę.
W moim dawnym domu, na wschód od włości Martina Fei, życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt. Dobra, to będzie gruba akcja raczej. No i tak, cała strasz jest spizgana. Dobra, ale mieli, w tym miejscu kończymy odcinek, do następnego, trzymajcie się, hej!